Po wczorajszej porażce na plaży miałem już dosyć ryby. Mówię, że nie będę szedł, ale dzisiaj z ręce jak się obudziłem, przemyślałem to wszystko, stwierdziłem, tak nie może być. Muszę wrócić z jakąś rybą, tak więc 8 rano, rower, wędka w ręce, już jestem prawie na miejscówce. Znowu inna miejscówka, stwierdziłem, że będę próbował każdą inną miejscówkę. Skoro w porcie nie wzięło, na plaży nie wzięło, to nie wracam do portu, miałem wrócić, jak mówiłem, ale stwierdziłem, że przyjdę na jeszcze jedną inną miejscówkę, która była mi zaproponowana. No i zobaczymy, co to tutaj dzień pokaże. Jak już mówiłem, jestem na następnej miejscówce. Na tej jeszcze w życiu nie byłem. Wczoraj byłem tu, zaraz za tymi skałami. Tam jak ta plaża się zaczyna. Tam się nic nie działo, nie udało nam się za lanem nic złapać, tylko kurde zmoknąć. Dzisiaj jestem tutaj na takiej miejscówce, kawałeczek dalej ze schodów, między kamieniami. Wędka już w wodzie, tak to mniej więcej tutaj wygląda. Mam nadzieję, że może między tymi kamieniami jakaś rybka padnie. No i dobra, ja zmieniłem miejscówkę. Z tamtej miejscówki do takiego parku przyjechałem, ale oczywiście jazda na rowerze, zobaczcie. Tak więc jak jedziecie rowerem, wycieczki rowerowe z wędką robicie, uważajcie co, gdzie, jak, bo lekkie wycofanie do tyłu, szczytówka w szprychę i już jest generalnie po łowieniu. Ale ja się nie poddam, coś tam jeszcze wymyślę, a jak nie, to do domu po nową wędkę będzie trzeba jechać. Dobra, nie pozostało mi nic innego przez tą złamaną szczytówkę, jak wyciągnąć zestaw makrelowy, bo generalnie do tego szczytówka nie jest aż tak bardzo ważna. Ona się ściąga, kręci, jak coś walnie, to walnie. Przy tym drugim systemie raczej jest szczytówka ważna, bo się patrzy na szczytówkę, czy tam coś bierze, czy nie. No ale teraz nie mam wyjścia, trzeba improwizować. Zestaw makrelowy i lecimy z ogniem. No i patrzcie, pierwszy rzut kierownika kłusownika i od razu trzyma krele na zestawie. Jednak złamana szczytówka, jak i w Holandii na sandacze, tak i w Irlandii, jest niezawodną bronią na makrele. To dobra, no. Odhaczamy. Powiem wam, że uderzenie było jak. Czy jeszcze? O. O. Jedna. Druga. I mamy tutaj trzecią. Tak, cyk, cyk. Wyhaczymy ładnie. Czas na chwilę przerwy. Po czterech makrelach nic nie złowiłem, tylko zrywam wszystko. Mam ostatni zestaw, tak więc czas na posilenie się. Alan, sorry, twój lunchbox zostanie zjedzony właśnie w tym momencie. I no i tyle. Ty nie zjadłeś, to kierownik kłusownik go zje. Ojejku. Powiem wam, że chyba klątwa pierwszego brania mnie doczekała, bo po pierwszym rzucie złapałem te makrele. I do tej pory nie umie nic wyciągnąć. Tutaj siedzą obok mnie i łowią, a ja nie umie nic wyciągnąć. Ale jest szybka zmiana planu, miałem łowić dalej, ale nie łowię. Zwijam się szybko, bo mam ostatni zestaw makrelowy, a mam okazję się zabrać do sklepu, bo znajoma jedzie po drodze, tak więc nie ma co długo się zastanawiać, zwinąć, to muszę szybko. Wsiadam na rower i dybam do domu.
i widzimy się oczywiście za niedługo na jakiś popołudniowy, nie popołudniu, już jest popołudnie, na wieczornych makrelach, a jak nie to jutro z rajca, uwierzcie mi, że jestem z powrotem tutaj, bo naprawdę jest jazda z tymi rybami. Poza tym no widzicie, jak za mną już tu już są wędkarze, to jest jedyne miejsce w końcu, gdzie jestem, gdzie cały czas są wędkarze. Tak więc to już jest znalezione miejsce, gdzie kierownik, kursownik rozpierdziela system. Miała być szybka zmiana planu do sklepu wędkarskiego i z powrotem do parku, ale tutaj w tej Irlandii to mówię wam, szybko, wszystko się zmienia jak w holenderskiej pogodzie. No lecę teraz na Galway, z Dolki na Galway, no miały być Dolki, a teraz lecę na Galway. Nieważne gdzie, ważne gdzie, żeby... Greystones? Do Greystones? A, no to jadę do Greystones. Widzicie, już znowu zmiana planu, już nagle do Greystones. No ale dobra, lecę na nową miejscówkę. A jak będzie czas wieczorem, a jak nie to z jutra z rana wrócę do tego parku, gdzie tych makrel połowiłem. Dzisiaj egzamin dobrze zdał, plan taki, że zmieniam miejscówki. Ciągle inna miejscówka i w końcu coś znalazłem. Więc teraz lecimy znowu na nową miejscówkę, gdzie będziemy łowić jakieś bulldogi, bulldogi irlandzkie. Dobra, już jesteśmy na miejscu, jestem w porcie w Greystones. Będę tutaj próbował swoich sił, ale już wam powiem, że nie żałuję tego. Bo tam z daleka, jak zobaczycie, już widzę wędkarzy, siedzą, łowią. Tak więc na 100% jest to jedna z tych lepszych miejscówek. Tak więc dzisiejszy dzień zaliczam już do udanych. Taki pomysł, że tego na jednego haczyk założę robaka. To jest ten sam system, co później. To jest makrelowy system. Widzicie, cztery haczyki z takimi srebrnymi frędzelkami. Ale ja tego dołożę robaka, bo mam robaków. Czemu nie? Patrzcie, na drugiego haczyka zrobię coś takiego. Tutaj dam znowu robola. Robaków mam, muszę je wykorzystać, bo one już prawie zdechły. A na robaki niestety nic nie połapałem, tak więc założę je teraz i o. Czemu nie? Taki kurde, powiem wam, że kreatywny zacząłem się robić, może kreatywność kurde pomoże połowić jakieś fajne rybki makrelowe. Eldorado może zaraz będzie. I teraz tego dam żółtego. O, znowu nowa miejscuwa, nie ma się co poddawać, tylko trzeba ryby nachrzaniać. Chyba coś mam, ale będą jaja. Znowu pierwszy rzut i połowane. No niestety złapałem sąsiada. Zaraz odplączymy i wszystko będzie ok. No i co? Już pociąłem, już dobrze zacząłem. Start nieziemski, ok. Lecimy dalej. No i dobra, zestaw zrobiłem na nowo, troszkę go zmodernizowałem, stuningowałem, że tak powiem. Zostały trzy haczyki tamte i dołożyłem te trzy, co miałem makrele dzisiaj złowione z tego zestawu, co się zepsuło. I spróbujemy. Patrzcie, jaka mega kurde ta. Się nacieszyłem tym moim mega zestawem, moim mega kurde złączeniem dwóch zestawów. Pierwszy rzut zahaczyło się gdzieś tam o tą szczytówkę złamaną, no i oczywiście sobie poleciało, nie? Tak więc jak na razie dwa razy wiążę zestaw, dwa razy rzuciłem. O, masakra. Teraz na robaki rzucam, mam to w dupie. Widać,
ale ten chłop po drugiej stronie złapał rekina. To, co ja chcę złowić, to chłop złapał. Dobra, ja to mam chyba dzisiaj naprawdę pecha, jeśli chodzi o ten port tutaj. Trzy rzuty i trzy zestawy zerwane. Teraz mi się wpieprzył taką dużą żaglówą, kurde, w zestaw i chuj, wszystko poszło się jebać. Ale dobra, teraz grubo albo wcale. Pocie, po dwie, trzy rybki, po trzy robaki założyłem, wszystko związałem tą nitką elastyczną i rzut rozpaczy, ostatni rzut. Pa, pa. Ale jaja. Patrz. Pa, le numer. Weź zrób zdjęcie swoim. On ci pokaże, bo ty masz zajebisty ten zoom, Darek. Nice, man, we are fucking good. Zajebisty to? Ty, no kurwa. A na co ci biorą? Kurwa, mać. Ja próbuję już czwarty czy piąty dzień i ani jednego. Masakra. Dobra, fajnie, dzięki! No to powiem wam tak, godzina wędkowania wystarczyło, żeby stracić trzy zestawy i zobaczyć dwa rekiny psie. A po drugiej stronie było, okazało się też nasza ojczysta krew, tak więc zajebiście, że chociaż Polak połapał rekiny psie.